Wytęskniona publiczność i spragnieni kontaktu z nią artyści. Czy można chcieć więcej? Na potrzeby jednych i drugich stara się po długiej przerwie spowodowanej lockdownem odpowiedzieć Suwalski Ośrodek Kultury. W marcowym repertuarze sporo interesujących propozycji. 17 marca na deskach sceny imienia Wajdy, fantastyczna jednoaktówka autorstwa mistrza gatunku Sławomira Mrożka, na pełnym morzu to sztuka w wykonaniu aktorów białostockiego teatru Lalek. Fabułę można streścić w kilku słowach: trzech rozbitków wokół morze, a w brzuchach burczy, kto zostanie zjedzony jako pierwszy? Ta utrzymana w konwencji absurdu jednoaktówka Sławomira Mrożka posiada wszystko, czego wymagamy od inteligentnego, zabawnego teatru: skrzący się błyskotliwymi puentami dialog, przewrotną filozofię, czarny humor i elegancki dowcip oraz krwistych. Nomen Omen, Bohaterów. W obsadzie między innymi Wiesław Czołpiński, Ryszard Doliński, Zbigniew Litwińczuk czy Krzysztof Pilat zapowiada Agnieszka Małka z Subalskiego Ośrodka Kultury. Spektakl zaplanowano na 17 dzień marca. 10 dni później, 27 marca, przypada Dzień Teatru. Tym razem w Suwałkach będzie to prawdziwe święto. Sceną Wajdy zawładnie Plejada Gwiazd w podwójnej roli reżysera i aktora Cezary Żak. A wraz z nim na scenie. Między innymi Bartłomiej Topa, Małgorzata Pieczyńska, Witold Dębicki. Zespół pokaże kolację dla głupca, brawurowo zagraną komedię, pełną zwrotów akcji i zakończoną zaskakującym finałem. Wiosnę suwalskiej publiczności w dniach 20 i 21 marca pomoże przywitać Dawid Podsiadło. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne i możliwość wpuszczenia na te wydarzenia tylko części publiczności, planowano, że spektakl Kolacja dla głupca zostanie zagrany w Święto Teatru dwukrotnie, a Dawid Podsiadło w każdym ze wskazanych terminów zagra po dwa koncerty. Pozostaje nam trzymać kciuki, by nic, czego doświadczamy od roku, nie zburzyło tych planów.